projekt remontu zabytkowych obwarowań miasta. Jesteśmy na etapie takim, złożyliśmy wniosek, uzyskaliśmy wszelkie wymagane pozwolenia. Mamy akceptację konserwatora, wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jest pozwolenie, uzyskane pozwolenie prawomocne już. Wniosek został złożony, czekamy na odpowiedź z Ministerstwa Kultury. Dofinansowanie w programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest 85%, jeżeli chodzi o koszty kwalifikowalne. I teraz kwestie będą takie, co zostanie uznane za niekwalifikowalne. Myślę, że dla nas najlepszą wiadomością byłoby, gdybyśmy wszystkie koszty mieli kwalifikowalne, wtedy byśmy dostali 85%. Jeśli chodzi o dofinansowanie, to które byśmy otrzymali z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to dofinansowanie pozwoliłoby nam kompleksowo zabezpieczyć mury. Za mocno ingerować w wygląd murów nie możemy, w związku z tym, że poprzednia dokumentacja, która była robiona w 2006 roku, zakładała dosyć dużą ingerencję w wygląd zewnętrzny murów, czyli dobudowanie, konserwator zabytków, nie bardzo chciał się zgodzić na takie rozwiązania. W związku z tym projektanci, którzy przygotowali tą dokumentację techniczną obecną, skupili się przede wszystkim na zabezpieczeniu murów i na takim wyremontowaniu, żeby była możliwość zwiedzania tych murów. Oczywiście nie na całej długości, bo to okazało się niemożliwe, ale przynajmniej na części tych murów i wykorzystanie przynajmniej na chwili obecnej jednej z wież na cele turystyczne.